bardzo. Jeszcze, szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze przedstawić Państwu prezentację multimedialną przygotowaną przez Piotra Cieszyńskiego, a później zapraszamy do galerii Piętro Wyżej. Tam właśnie jest przygotowana przez nas wystawa, którego autorstwa właśnie Piotra Cieszyńskiego, właśnie pod panem Paweł II, pamięci mieszkańców Wyżyska, wszystkie ważne wydarzenia, które związane były z Janem Pawłem II, które mogliśmy tutaj w Wyżysku, których mogliśmy być świadkami. Piotr na pewno chce coś na temat swojej przygotowanej prezentacji, więc bardzo proszę. Znaczy, ja chciałbym tylko dwa słowa powiedzieć. Oba te filmy, to co mnie lubię, 7-minutowe filmy, które powstały w czasie, gdy papież zmarł. Pierwsza część to jest taka prezentacja papieża. Między innymi jest też nasza wizyta papieża w Rzymie. I w tej pierwszej części pokazuje go jako człowieka z różnych materiałów swoich i tych takich telewizyjnych między innymi. Ale druga część myślę, że jest wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że to jest Wyżysk po śmierci papieża. Jakby to powiedzieć, atmosfera myślę, że jest niesamowita. Nigdy przedtem i nigdy potem już nie widziałem i nie byłem świadkiem czegoś takiego. Pierwsze 2 minuty tego filmu to jest niezbyt stabilny obraz. Ale ten obraz jest niestabilny nie dlatego, że ja nie umiem filmować, ale dlatego, że no, emocje też jak gdyby się przekładają na to. Jest pokazany Wyżysk, są jego mieszkańcy. Film jest robiony w nocy, więc nie jest to jakaś szczególna może jakość, ale myślę, że jest to film szczególny. 2 razy po 7 minut. Jeśli Państwo wytrzymacie, to zapraszam, a potem u góry chciałbym zwrócić Waszą uwagę na też szczególne zdjęcia właśnie z wiszą tam w jednym miejscu, bo generalnie są to zdjęcia z poszczególnych uroczystości. 1., 2., 3. Są to zdjęcia dokumentalne, ale jest tam też kilka zdjęć właśnie z tych spotkań naszych nad stawem, z tej szczególnej chwili. Także na te zdjęcia też prosiłbym zwrócić uwagę, a ja już. Thank you.
Nie, adoptowali, ale od ciebie.